Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pobelus, a to jest kolejny odcinek Death Stranding. Proszę Państwa, wspólnie z mamą na plecach. Mamy ją dostarczyć w góry. Kuźwa, ktoś mi tutaj muzykę włączy. Ja cię kręcę. No dobra, lecimy. O. Niedobrze. O kurczę. Ale wygląda na to, że jesteś zajęty. Trudno. Zawsze możemy zmienić zasady. Przygotuj się sam. Chyba jest głodny. Chcesz przeżyć? To nie daj się zjeść. Brzmi dobrze? Jeszcze jak? No bez jaj. Uciekaj sam. Tylko że dokąd? No dobra. Ciśniem, ale gdzie? Kurde. Powiem wam szczerze. Ładnie mnie to. O! A ja nie mam żadnego granatu. Nic nie mam. Wszystko mi zabrali. Kurde, tam jest droga. Dolecieć do tej drogi. O nie, o nie! Cholera, to mnie spowalnia, może by trzeba było skakać jakoś? Ach! Słuchajcie, schron gdzieś tu mamy, schron! Był schron! Postawiałem, ach, cholerny świat! Już niedaleko, no naprawdę! Dajesz, no kurde synu! O cholerstwo! Ty, ja na nią glebnąłem! Dajesz! O, biegnij, kuźwa. Jezusie. Weź ty się, Eudek, schowaj. O, matko bosko. Worek z krwią pusty, no jak mi ciepną. Poważnie? No powiem wam tak. Gdzie jest mój schron? No to ja jeszcze pamiętam, gdzie ja go dałem. Chyba tam. I teraz tak, czy ona oberwała? Czy taka pokrwawiona? Czy to jest moja krew? O, to jest pytanie. Teraz rzecz jest tego typu. Jeżeli to się tak zaczęło pięknie, ja mam pomysł, wróćmy tam może i... Bo nie wiem, czy ja jestem w stanie tutaj wziąć jakieś hematogranaty, bo... Bo szczerze powiedziawszy... To tak trochę lipnie bez żadnej ochrony. A droga daleka. To jest jedna kwestia. Druga kwestia... To... Trajkę może by zabrać. Ja nie pamiętam, czy gdzieś jej tu przypadkiem nie miałem. Kurde, felek, no ten to wziął. Tutaj jakiś człowiek ma ciężarówkę, ale no nie chcę mu jej zabierać, bo... Szczerze powiedziawszy. Chociaż ta dziewczyna, no tutaj jest w tym worku, nie? No to nie powinna... jakby ten deszczyk nie powinien tam nic robić. I z jednej strony ciężarówką byłoby... Dobrze, o tutaj ktoś ma trajkę. Co prawda, no nie jest moja. Dobra, chyba to granaty. Gdzieś na plecach. O, a, wrzucił w nią tam. To jest jakiś karabin, ale... Może by wziąć...
przecież się staram, przestań. Pistolet przeciwko wynurzonym może, jeden. Dużo nie weźmiemy. Nie, no te dziewczyny to trzeba, za mnie ładunek z plecy. Okej. Okay. Dobra, czyli za bardzo tego nie wezmę. Kurde, felek. Czekajcie. Ajajaj. Popaja go. O, ale on bierze w ręce, ja go chcę wyrównać, a on bierze w ręce. Lepiej w ręce brać, nie? No nic, dobra. Jakoś ten pistolet, kuźwa, jakiś. Tylko jaki? Powiem przeciwko wynurzonym. O. Dobra, co ja wziąłem? Tak właściwie. Chyba, że co wziąłem, lecimy. Umieszczę to w samo... A, nie ma już samochodu. Kurde. To nic. Oj, 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 oj. On już jest bardzo zmęczony. Kuźwa, puszczą tę muzę, potem człowiek ma problem. I trzeba wyciszyć dźwięk, no. Dobra, gościu ma ciężarówkę, ale nie chcę mu jej zabierać. Bo może on tu jest, coś robi i ta ciężarówka będzie potrzebna. Więc ja proponuję, żeby stworzyć własną. Mamy tu schron niedaleko. Właduję cały ten przybytek na ciężarówkę i tyle, nie? Te dziewczyny też. Wydaje mi się to słuszne, nie? Tylko znowu nam się rozładuje i będzie lipa. Patrzcie, ile tu ryb jest. Kurde. Masakra jakaś. No, tutaj mamy ten kryształek, ale nie ma jak go wziąć. No, sami to już... Ty to, chłopie, to już taki jesteś obciążony tym wszystkim, że to masakra. Jest. Idę poboczem, żeby mnie coś nie rozjechało. Pytanie teraz brzmi, ile jeszcze Higgs ma dla nas niespodziewanek? No bo tym to mnie zaskoczył. W ogóle byłem dosyć mocno zaskoczony tym, że tam te misje mi wcisnęli na chama, nie? No ale trzeba. Dasz radę. Staram się jak mogę. Dobra, tutaj mamy nasz schron, więc możemy chyba na spokojnie sobie coś wyprodukować. W garażu coś jest? Ciężarówka dalekiego zasięgu. Pozycja druga. Ale to spokojnie. Stwórzmy sobie sprzęt. I byśmy... Ciężarówkę może defensywną? Czemu nie? A to jest co? To jest ta dwójeczka, nie? Nie, to jest jedynka. Aha, to ktoś ma tam ciężarówkę dalekiego zasięgu poziomu drugiego. To wiecie co? Może użyczę jednak. To znaczy, ktoś mi użyczy. Dostanie lajki. W sumie jest w garażu online, więc mogę. Okej. Okay. Dobra. Aha, tam są te walizeczki. A ja hematogranaty wziąłem. Dobra, sami, no nie bądź buła, kuźwa, no naprawdę. Bierz to. I ciśnij pod samochód. I otwórz menu ładunku. To przecież naprawdę. Teraz tak, mamy... na pakę. Hematogranaty. Assemblera, o, to mogę... No, mam pistolet, no to dobrze. Buty chiralne, inne buty. O, tutaj zużyte worki z krwią, kuźwa. Dobrze, ale to na razie zrobimy tak. Buty Bridgesa też i ciśnij to. Aha, rozładuj. To chwileczkę, to ja nie mogę tego...
rzucić na pakę? Umieść ciężarówkę, okej, okay, to mogę. Ale mamy nie mogę. Czyli mamy nie mogę jedynie wrzucić, tak? Aha. No dobrze, to jak mamy nie mogę, trudno. A w ręce, to co mam w rękach, hematogranat, też wrzućmy na ciężarówkę. No i dobra. Na razie tyle. Zatwierdź. I teraz tak, musimy, słuchajcie, ogarnąć tutaj jeszcze temat przetworzenia rzeczy. Przetwórz. I te zużyte worki z krwią musimy ogarnąć, bo ja to targam zupełnie niepotrzebnie. Dobra, dobra, no aha. Nie pominę. Dostarczam ładunek. Okej. Ja bym teraz chciał wytworzyć worki z krwią, bo nie wiadomo ile tam jeszcze przyjdzie nam ogarniać tematu. Worek z krwią, proszę bardzo. Pyk, pyk. No cztery niech będzie. I stwórz. Dobra. I umieść w kieszeni użytkowej. Aha, dobra. To resztę nieś na plecach, no trudno. I ciśniemy, słuchajcie. Dobra, dziewczyna siedzi, ładunek siedzi, my siedzimy. No to ciśniemy, nie? Ja proponuję... A, zaraz, moment. Ja proponuję jeszcze jedną rzecz zrobić. Zapiszmy rozgrywkę, bo to przecież chyba, że nie mogę. No to jeszcze takie rzeczy mogą tutaj chocki klocki być, że nie zapiszę. Ale mogę. O ja cię kręcę. To dobrze, bo powiem szczerze, walczyć z tą bestią już drugi raz nie chcę, a prawdopodobnie będę musiał. No i dobra, i teraz tak, GPS-ik i my musimy dotrzeć tam. To jest odległość w linii prostej, ale my nie możemy tak pojechać. W związku z powyższym spójrzmy na mapę i ogarnijmy jakąś sprytną drogę. No, szkoda wielka, że nie ma zrobionej, słuchajcie, drogi do... tutaj. Aczkolwiek... A, no właśnie, no cholera, tam są te głębokie śniegi i ciężarówka może mi się wziąć i zakopać i będzie dupa. W związku z powyższym prawdopodobnie, jeżeli dam radę, dojadę do stacji Meteo. I stąd już pójdziemy pieszo, aczkolwiek to będzie naprawdę hardkorowa podróż. Dobra, ciśniemy. Taki jest plan. Plan numer jeden. A jaki będzie plan numer dwa, to zobaczymy, o ile ten plan numer jeden spali na panewce. To później trzeba będzie kombinować. Oj, 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 a ta ciężaróweczka to tak, powiem szczerze. Wywrotna bardzo. No dobra, ale jedziemy sobie na razie spokojnie. Znaczy daleko nie odjechaliśmy, nie? Ale nic się jeszcze nie dzieje takiego strasznego. Mały poprawia sobie humor z tego co widzę. Znaczkami. No to nie ma aż takiej tragedii z nim. Tylko do tej stacji Meteo, słuchajcie, będziemy musieli dojechać jakoś. No właśnie, tam nie wiadomo, czy damy radę, bo tam jest dosyć wąsko, ale to się zaraz okaże. Pierwsza zasadnicza kwestia to skręcić tutaj na lewiznę. O, zbyt daleko od ładunku. To nie jest moja wina, bo mnie rozebrali z tego. Ja się nie prosiłem. Okej. Okay. A, to jest most chiralny, ale nie mogę przez niego przejechać, więc przejedziemy sobie w ten sposób. No i teraz ostrożnie spróbujmy pokonać tę drogę w górę, to wzniesienie. Jesteś tam? No nie, najwyraźniej w dupie. Na szpital, w którym przebywałam, runął most. Aha. No to dziś mam koszmary. No rozumiem, rozumiem. Zanim się zawalił.
Od tamtej pory panicznie boję się mostu. Tak. A pracuję dla tych, którzy je budują. Też boję się ciemności. Jakby biło tę ciężarówkę, jak panna odległa. Jakby jej ktoś tam coś. Dobra, nieważne. Bo mnie poniesie za bardzo. No dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Ale przynajmniej ją uciszyłem. Także nie jest źle. No, trzymam i nie puszczam, staram się. Kondycja przywrócona. Pytanie teraz brzmi, jak daleko jestem w stanie się tą ciężarówką dostać? Kumulator na trochę starcza. Dobra, to tutaj dojechaliśmy. To łatwiejsze już za nami. Więc proponuję... Nie słuchaj, tylko siedź spokojnie. Proponuję zapisać rozgrywkę. No takie etapy mamy, nie? Zapisz postęp. Jest taki etap wspinaczki. Więc to, ja rozumiem, ja też trochę przynudzasz dziewczynę. I teraz dalej. Zobaczmy, jak tutaj dalej będziemy mogli skoczyć, bo to nie jest takie hop-siup, słuchajcie. Ta droga jednak jest dosyć stroma. Teraz pytanie brzmi, czy ja tę ciężarówkę będę mógł... Właśnie, jak tu załatwić sprawę? Dobra, wiecie co? Pierwsze podejście, takie bardziej hardkorowe, to spróbujmy przejechać tutaj przez ten most, który tam widać. Ja muszę znaleźć jakiś taki... Nie, to przejedź tędy, tylko tak ładniej się ustaw, bo się powiesisz, no. Spróbujmy przejechać tutaj przez ten most, który ktoś zrobił. Tak powolutku, nigdzie nam się nie spieszy. A lepiej uważać, bo no, mówię, to nie jest rajka, nie? Ona nie jest... O cholerka. Nie jest wąska. I tu od razu wykręcimy jakoś tak pod górę. Spróbujemy dojechać tą ciężarówką najdalej jak się da. A potem ją po prostu porzucimy. Trudno, z tymi hematogranatami... Mówi się trudno, żyje się dalej. I robimy dokładnie tak, jak robiliśmy poprzednio, czyli idziemy od punktu budowy drogi, od jednej układarki do drugiej układarki. Będzie lipa, ale... Ale ja innego wyjścia nie widzę. I spróbujmy za bardzo nie rozładowywać akumulatora tym takim turbo. No ile trzeba będzie, bo ciężarówka nie będzie dawała rady się wspiąć, no to wtedy użyjemy, ale spróbujmy. Bo jak widzimy, no tutaj mamy drogę stosunkowo prostą, nie? A obawiam się, że jak sam będzie brodził w tym śniegu razem z tą dziewczyną na plerach, oj, to będzie lipa. Ale śnieg będziemy mieli za chwilę. No i zaczną się schody. Pamiętamy śnieżycę, która nas spotkała? No to będzie jeszcze raz. Tam ktoś idzie. Nasi. Dobra, czyli nie muły. No dobrze. I chwila prawdy. Zobaczmy, jak dobrze ta ciężarówka sobie radzi w śniegu. Na razie... Na razie jedziemy. No siema, siema. A toście się chłopaki zdziwili, bo się dostawczaka nie spodziewaliście w tak wysokich partiach gór. A tu niespodzianka. No i dobrze. Tu jest na tyle szeroko, że jestem w stanie przejechać. Gorzej tam dalej. Ale zobaczcie, ona... Zdziwiło mnie, bo się aż tak bardzo nie zakupuje, nie? Zostawia co prawda... Jakieś tutaj ślady, ale jedzie, ciśnie. Skubana. To powiem naprawdę, że jestem pod wrażeniem. I jesteśmy w stanie tę drogę jakoś tam pokonywać. Później będzie trochę gorzej. Ale póki możemy, to ciśniemy ciężarówką.
Na piechotę zostawmy sobie jak najmniej. Bo taka taktyka, nie? I oby zadziałała. Mamy kolejną układarkę. No i tak ciśniemy od jednej do drugiej, nie? To jest plan, który mamy realizować. Teraz tylko pytanie, gdzie jest kolejna układarka, bo szczerze nie pamiętam. Ale zawsze możemy sprawdzić na mapie. Okej, my jesteśmy tu. Aha, czyli kolejna układarka to jest dopiero ta? No niemożliwe wręcz. Wiecie co, ale proponuję, no bo nie widzę tutaj układarki, proponuję skoczyć tak, jak żeśmy jechali, szli pod górę, bo to jest nasza droga, nie? My ogarnialiśmy to w ten sposób i tak. Ja proponuję teraz ogarnąć to tak samo tutaj i dotąd, ale później odbić. Żebyśmy odbili tu i tędy skoczyli sobie siu do węzła górskiego. Już niedaleko, czyli tutaj na lewo. Mam nadzieję, że nie będzie ciasno za bardzo. Pamiętasz moment swoich narodzin? Tak, nawet przy tym byłem, kuźwa, wiesz? Ja pamiętam pobyt w łonie matki. Ale ty jesteś, kuźwa, nawiedzona. Nie byłam sama. O. Słyszałem bicie serca matki. No także serca Loknę. Okej. Nie wiem, co ci pasz, ale... Nie byłyśmy jednością. Dobrze. W łonie byłyście, ale teraz to ja muszę was połączyć, więc shut the fuck up, bo... Operacyjnie. Cały zabieg się powiódł. Lecz więź pozostała. Porozumiewałyśmy się bez słów. O-o. Ona czuła moją radość, a ja czułam jej ból. Żadna odległość nie mogła nas rozdzielić. Ktoś mógłby to nazwać telepatią. Telepatka. Słuchajcie, wiecie co, zapiszmy sobie tutaj rozgrywkę, bo pokonaliśmy ten najgorszy okres. I myślę, znaczy okres, kuźwa, co ja pierdzielę, to tak jak ona. Pokonaliśmy tę najgorszą drogę. Nie chcę jej pokonywać ponownie. A nie wiem, czy Higgs dla nas przypadkiem czegoś nie przygotował tam dalej, w związku z tym jakoś tu się ogarniemy. Tylko dla nas dwóch. Swoją, powiedzmy, prywatną sieć chiralną. Mhm. Dzięki Cupidom wszyscy mogliby mieć taką więź, co Loknę i ja. Zrozumiałam to dopiero, gdy dołączyłam do Bridges. Ty, ale byś się bardziej przydała, jakbyś na mapę spojrzała, wiesz? Która zjednoczyłaby wszystkich, niezależnie od tego, ile ich różni i dzieli. Dzięki której bylibyśmy kompletni. Nie chodzi o ustawienie ludzi w szeregu, ale o stworzenie społeczności, w której wszyscy w równym stopniu dzielili się sobą. Wiedziałam, że to zmieniłoby świat. Wspólnie udało nam się domknąć projekt. Ale po ataku i narodzinach wszystko się zmieniło. No, a my dojechaliśmy. Po raz pierwszy nie było przy mnie. Nie jestem sama. Znów czuję jej obecność. Jest blisko. Jest blisko, bo cię kuźwa przytargałem tutaj, psito. Proszę bardzo, zrealizuj dostawę. Ale jaka gaduła, no gorzej ode mnie. Proszę bardzo. Chyba nie jest za bardzo uszkodzona. Przepraszam. Przepraszam.
musisz nic mówić. Dobrze znów cię słyszeć. Powinnam była ci powiedzieć. Chciałam ją ocalić. Nie mogłam. Nie musisz nic mówić. Lokne, musisz naprawić jego Cupida. Nie ocaliłam dziecka, ale ty ocalisz świat. Uda ci się. Kocham cię. Słyszysz? Zawsze. Nie zawsze. Tylko nie umieraj. Spraw, by świat był jednością, dobrze? Taką jak my. No i chyba będziemy musieli zwłoki transportować. No pięknie. O kurde, ona była uszkodzona. 71%. Ojoj. Czyli co, to moja wina? Że ja się... Może jak ją przygniotłem tak chamsko, to... Ja się kręcę, się wziął w gramoliu na babę, ale to tak... Mój Boże, kochany, co ja tu zrobiłem? No okej. Prawie 3 gwiazdki. Nieźle. Jeszcze nagrody za to dostajemy. No. Dobra. Tak wiele przeszło. Nie miałam pojęcia. Myślałam, że specjalnie zerwała naszą więź. Że ukradła nasze dziecko i uciekła. Naprawiłam Cupida tak, jak chciała. Ogranicznik powinien już działać. Coś ci powiem. Zanim wzięłam się do pracy, przeanalizowałam kod. Widać, że ktoś przy nim grzebał. Chyba, że pamięć zaczęła mi szwankować. Ktoś pozmieniał twój kod? Pozmieniał to może przesada. Powiedzmy, że to nie była moja ostatnia wersja. Ale dzięki temu w końcu zjednoczyłam się z Malingen. Może już znaleźliśmy sprawcę. Zmarła pod gruzami, wciąż nosząc nasze dziecko. Jej K odeszło na drugą stronę, ale H pozostało przy naszej martwej córce. Była wszystkiego świadoma. Dlatego nie zapięła kajdanek. Chciała ukryć swój stan. Nie mogła używać swojego wynalazku. A wszystko po to, żeby ocalić mnie i dziecko. Thank you.
No i dobra. Mamy kolejny punkt, proszę państwa, przyłączony. I węzeł górski dołącza do UCA, ale słuchajcie, priorytetem będzie budowa tutaj drogi. To jest hardkorowa podróż, a droga zdecydowanie ułatwi nam pokonywanie tutaj tej trasy. No i przy okazji nie będziemy zużywali akumulatorów. No i dobrze. Siostro? Słyszę cię. Znowu jesteśmy jednością. Jak w brzuchu matki. Pamiętasz? Malingen. Lokna. Typa, weszła jedna w drugą. Ale jaja. Widzicie, że oczy się zmieniły? Dzięki tobie, węzeł graniczny jest wreszcie w zasięgu. Ty też, Lokne. Twoja praca pomoże nam zapewnić ciągłość działania sieci chiralnej. Razem może zdołamy dostać się na zachód. Słuchaj, Sam. Jest coś, o czym musisz wiedzieć. Przyjrzeliśmy się danym z momentu, w którym trafiłeś na żołnierzy. Mieliśmy tylko dźwięk, co nie oddaje całości obrazu, ale zasłyszane języki, nazwiska i określenia, rozpoznana amunicja. Wszystko zdaje się wskazywać na to, że byłeś na polu bitwy sprzed ponad 100 lat, z czasów I wojny światowej. To nie był sen i nie była to halucynacja. Może przeniosło cię do innego wymiaru, czy coś takiego. Sądząc po niezgodności czasów, być może trafiłeś na plażę. Niestety pewności nie mam. W każdym razie nie słyszałem o plaży, która stała się polem bitwy. Ale kształt plaż formuje wola ludzi, którzy je zamieszkują. Może Hartman będzie miał lepsze wyjaśnienie. Plaże to jego konik. Niestety wciąż jest poza siecią chiralną. Na razie lepiej odpocznij. Nie ma sensu roztrząsać nierozwiązanych spraw. To, co robisz, jest... No i super. Chwila odpoczynku. Ciężarówka też bardzo dobrze, że trafia do garażu. Przynajmniej będzie naładowana. I zobaczmy, co nam tutaj wymyślą teraz. Pomijmy sobie tę scenkę. Okej, okay, kondycja przywrócona. No, siadaj. Siadasz, czy ci pomóc? Dzień dobry, Sam. Pobieranie krwi zakończone. Dziękujemy za hojny dar. Chiralistka przysyła wiadomość, okej. Okay. A, czyli tutaj nic nie będzie. No dobra, czyli w takim wypadku... Odpoczywamy, drodzy państwo. A ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie lajki, suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.